Proszę Państwa, pojawili się w międzyczasie Fryderyk Chopin, pan Grzegorz Mrówczyński i pojawił się Józef Elsner, pan Rafał Supiński, który będzie jako Fryderyk Chopin i pan Grzegorz Mrówczyński właśnie jako Józef Elsner dzisiaj występowali i czytali listy, które ci panowie między sobą wymienili. Tak więc nasz koncert będzie również wzbogacony o piękne słowo i o wiele interesujących, wzruszających faktów z życia tych dwóch wielkich kompozytorów, o których może Państwo nie wiecie, a właśnie dziś będzie ta okazja, abyśmy się dowiedzieli. Komu najsłuszniej, jeżeli nie pierwszemu założycielowi muzyki naszej krajowej, należy się hołd każdego jej zwolennika. Gdy dziś ośmielam się złożyć mu dowód najszczerszego uwielbienia i wdzięczności, mnie, na słaby twór poczynającego, lecz na moje uczucia chcę zwrócić uwagę. Niechże i to dziełko nie wartością swoją, lecz jego użytkiem cennym się stanie. To Stanisław Moniuszko, dedykacja dla Józefa Elsnera na autografię jego pierwszego kwartetu smyczkowego, D-moll z 1839 roku. A co pisali nadawca i adresat Elsner i Chopin, posłuchajmy. Nadawca Elsner Józef, Warszawa, 2 czerwca 1842 roku. Adresat Fryderyk Chopin, Paryż. Kochany Fryderyku, oddawcy tegoż są Konstancja i Roman Turczynowicz, tancerze naszego teatru, dzieci tobie jeszcze znanego pana Damse, artysty dramatycznego i bardzo użytecznego, a nawet obfitego kompozytora muzyki przy naszych teatrach, który mnie prosił o rekomendację do ciebie dla nich, do twego